jutrzejszym o godzinie 17 w Kraśniku na obiektach Mosiru. Widzę Łódź, który jest na obozie w Świdniku, przyjeżdża do nas i z nami będzie sparował, tak jak powiedziałem, o godzinie 17. Miejmy nadzieję, że oni będą grali w najsilniejszym składzie i my również. Panie trenerze, jakie są cele drużyny na najbliższy sezon? Tak jak do tej pory, chcielibyśmy utrzymać to miejsce w lidze. Będzie bardzo trudno z tego względu, że kilku zawodników opuściło nasz klub, wyjechało na testy i ciężko jest w tej chwili te miejsca uzupełnić swoimi zawodnikami, ewentualnie zawodnikami z terenu naszego powiatu, bo nie chcemy ściągać zawodników spoza terenu naszego powiatu, gdzieś z Lublina. Jest to drogi interes, tak bym to określił. Natomiast będę się starał wprowadzać młodych zawodników do drużyny i tym uzupełnić ubytki. Oczywiście nie da się wszystkiego załatać naszymi zawodnikami. Trzeba będzie kogoś ściągnąć i tak na obecną chwilę, jak wszyscy, którzy śledzą okres przygotowawczy drużyn trzecioligowych, Mateusz Kuzio, zawodnik, do tej pory zawodnik Stali Sanok, najprawdopodobniej będzie naszym zawodnikiem i w grach kontrolnych strzelił 4 bramki razem z Filipem Drozdem po stracie. Tomka Ryczka będą chyba takim duetem napastników, który sobie poradzi w tej trzeciej lidze. Dużą stratą również jest wyjazd do Warszawy Krzysia Mazura, który za pracą pojechał do Warszawy. Natomiast myślę, że tą lukę po nim wypełni mój syn Marcin Matysiak, który do tej pory był trzecim bramkarzem w Lechu Poznań i doszliśmy do wniosku, że wystarczy siedzenia na ławie, trzeba szukać klubu. Oczywiście jest bardzo ciężko znaleźć klub pierwszy, ewentualnie drugoligowy z różnych względów. W tej chwili trenuje z nami i najprawdopodobniej zostanie. Z Marcinem to jest kwestia dogadania się z Lechem Poznań. Z tego co wiem, będzie to bezgotówkowe roczne wypożyczenie. Natomiast Mateusz Kuzio miał wszystkie dokumenty do własnej dyspozycji z tego względu, że tam drużyna została wycofana z rozgrywek i będzie startowała od B klasy. Także ci zawodnicy, bardzo szkoda mi jest Witka Mielczuka, że chce się dalej rozwijać na tym samym poziomie ligowym, czyli w trzecioligowych Orlętach Radzyń. Także szukam jeszcze środkowego pomocnika. Cieszyłbym się bardzo, gdybyśmy na koniec rozgrywek uzyskali taki sam wynik jak w tym roku. Chociaż będzie to bardzo ciężko z tego względu, że kilka drużyn spadło z drugiej ligi. Między innymi Motor Lublin, nie wiadomo co ze Stalą Rzeszów. Także liga będzie dużo, dużo mocniejsza.